Nielekko było ludziom żyć. A ci, którym udało się no, pracę rządową jakoś, na przykład nauczyciele byli w szkołach, mieli swoje prace, no albo w urzędach różnych, no to oni dobrze zarabiali, dobrze żyli. Ale jednocześnie wojowali z Polakami bez końca. A teraz inaczej? No, tam zwojowali, zwyciężyli. Nie ma tam Polaków już w Litwie Kowieńskiej. Co tam jest? Było 200 tysięcy, trochę więcej nawet. A co teraz? Może 200 sztuk może jest w całej Litwie Kowieńskiej. I to staruszków już. No. I tu to samo będzie. Myślę, no i myślę to, że tak. To prezydent powiedział, że o, że Litwini będą bali się tak robić. I ja mówię, nic nie będą bali się. Dlaczego nie mają bać? Wojny Polska nie zacznie z nimi o nas. Na pewno nie. A teraz już połowa polskich dzieci w litewskich szkołach uczy się. Przed wojną było inaczej? No, przed wojną to w ogóle były te trzy gimnazje, Poniewieżu, Wielkomierzu i Kownie. No i było kilkanaście może szkółek takich wiejskich, małych. A resztę wszystkie dzieci szły do litewskich szkół. I w tych miejscowościach, gdzie Polaków dużo było, to Wędzegole i Kejdany i tu koło Kowna, od Kowna do Kejdan. To tam budowali nieśliczne szkoły z mieszkaniami dla nauczycieli. Nauczyciele przy drogach, nauczyciele wychodzili na drogę, jak dzieci szły do polskiej szkoły albo ze szkoły polskiej, to namawiali, że gdzie wy idziecie, idźcie do litewskiej szkoły. Dostaniecie tutaj wszystko i zeszyty, i książki i będzie wam dobrze. A kto jeszcze co? Paszporty ich wydawali po pierwszej wojnie, to zapisywali Litwin wszystkim. A Polacy nie umieli po litewsku jeszcze, którzy tam mieszkali w środku Litwy. Kowno, Wędzegola, Kejdany. Dużo takich wiosek było, że nikt po litewsku nie umiał. Oni nie wiedzieli, nawet sami tam zapisali do tych paszportów. To mojej mamy kuzyn, koło Rzejmy mieszkał, no i przyjechał do domu z nowym paszportem litewskim. Tam zaczęli oglądać wszyscy ten paszport i patrzą, że tam Lietuw jest napisane. On strasznie energiczny, młody człowiek był, to on wrócił. Tam do tego urzędu, gdzie te paszporty oddawali, zrobił straszną awanturę. I musieli jemu drugi paszport, nowy paszport wydać i tam Polak był napisany. A jeżeli zostało Litwin, to do polskiej szkoły nie miał prawa posyłać dzieci. Wszystko. Aha. A co ten wieśniak? Ale przynajmniej wpisywali w paszportach po polsku, z tam komoru, tam nie wiem, no pani to Romerita. Nie, Romerita. Ja jestem Romerita, mój ojciec był Romeris. Mama Romelenia. Wpisywali po litewsku. No, tych polskich liter nie wpisywali, jeżeli ktoś tam był, nie wiem, Komorowski, to nie był. Komorowskas. I jak reagowali na to? No, mało takich było, jak moja mama, brat. Mało takich energicznych, żeby odważyli się. A potem, jak ja mieszkałam u... Potem był wielki nacisk materialny jeszcze na Polaków, dlatego że kto miał ziemię swoją i z tej ziemi żył, no to on mógł sobie żyć tak i nie brać do głowy, jak mówią, nic. A ja zamieszkałam, jak już mój wujek, ten Michał Romer, ożenił się, no to już dziecko urodziło się i powiedział mamie, że już ja nie mogę mieszkać u niego, bo nie ma miejsca. Tam trzy pokoje były. No to mama znalazła u takiej pani Klimczyckiej na Zielonej Górze pokoik dla mnie. A tej pani Klimczyckiej syn był adwokat, młody jeszcze bez rodziny adwokat. Ja w polskim gimnazjum tym jeszcze uczyłam się. To my mieliśmy takie amarantowe czapki ze srebrnym takim sznureczkiem.
już każdy widział, z jakiego to gimnazjum. To pani Klimczycka powiedziała, że pani Stanie, niech pani nie nosi tej czapki, bo jeszcze ktoś z sąsiadów oskarży mojego syna, że jego Polka mieszka z gimnazjum polskiego, to on pracę straci. No i ja nie nosiłam tej czapki więcej. A jak żyć ludziom bez pracy? I dzieci musieli do litewskiej szkoły posyłać i nawet nie przyjąć nawet na mieszkanie Polaka. W kościołach bili się. U nas w Bobta, koło Bobta mieszkaliśmy, to tam bywały i polskie, i znaczy jeden, w jedną niedzielę polska msza, w drugą niedzielę litewska, tak było. To przychodzili Litwini, tam mieszkali za Niewiarze, Niewiarze tam blisko było. Z tej strony Niewiarze Polaków dużo było, z tamtej strony Litwinów dużo. To przychodzili na polskie msze i tam bójki urządzali. A Polacy to litewskie? Nie. Nie czuli się tak pewnie. A w samym Kownie? No przecież tak naprawdę w Kownie była też większość mieszkańców byli Polacy albo Żydzi. Do pierwszej wojny tak. A po? No potem musieli urzędnicy, musieli stać się Litwinami. Zaraz po pierwszej wojnie to pewno po polsku dużo kto rozmawiał. A potem porozjeżdżali się, kto miał ziemię, pojechał tam mieszkać. Dworki, dwory. I tak po trochę wytępili nas. Także przygotowujcie się tutaj do tego samego. Сиділянка Санткальнюко, жіба акіска бівельнюко. І пам'ятаю такі плакати, чарна свиня і під огоном білий ужалок гусі. А власне, перша війна, як вибухла, наша да, друга війна, як вибухла, на 1 вересня, і потім, ну ніби так дуже мовилося о тому, що однак на Литві не з певним співчуттям тут і уходців приймували, і було ну, так. Ну, приймували. Czy to jakoś tak nie wpłynęło na bardziej ludzki wymiar tych stosunków? Nie. Nie wpłynęło. Na Litwina wpłynąć to w ogóle niemożliwe. Czyli nawet tak no niby przyjmowali, dawali schronienie, ale to... No, no obozy były dla uchodźców. To Polacy spotykali na stacjach. Молодіж спотикала тих уходців і проводила їх до гімназію нашого, поки було польських гімназію, то в салі гімнастичній лежали ворки. Хтось привіз з маєнтків, хіба те матеріали, хіба плутно. Ми, дівчинки, шились ми ворки, з маєнтків привозили сломи, напихались ми. І ціла саля була заложена тими ворками. І на кожному ворку лежало якесь прикриті своїм плащем, дуже зменшений чоловік, молодий чи старший, який утік з Польщі. Ми ж там німці були. Як Вільно достали, то так і був. Литовський цирк був. І був там такий комік, якого називали Пупу-дєдя. То він заспівав «Вільнюс мусу, о м'ясу русу». Ну, і вже вінці його не побачили в тому цирку. Потім співи так. Спожинкували. Ну, власне, але та ефорія вільна узискання і так далі, якось так і теж не вплинула на нормалізацію, що ж ніби достали то своє вільно і могли б успокоїтися? О, ні, то окупанці польські, чого ні. Чому їх тут так дуже, вони тут спольщили Литвинів в тягу тих 20 лет. Не застало Литвинов в Вильне через тих поляков. А зараз, як пані однак обсервує з тих вілі раз свого досвідчення педагогічного, такого праці власне в школі з молодіжом, ну ніби ж, Боже, зовсім інна епока, інний вік. Інна, зупевнені. Ніс не змінилося? Під яким взглядом? Ну, таких от реляцій, не вім, стосунків міжлюдських поляців в Литвині. Ой, ні, це розгожий робить. Хіба
dużo więcej teraz wykształconych ludzi. A to wykształcenie przejawia się w taki sposób na Litwie, że uczą dzieci w szkołach klamać, nienawidzić. Przecież to straszna rzecz. Coraz więcej takich nacjonalistów pojawia się. Uczyć dzieci takie rzeczy, to jest straszna rzecz. Nie wiem, czemu Litwini nic nie reagują sami. Sami powinni pomyśleć, co to będzie z narodu tego i co z niego było. Ile złodziei, ile różnych zabójców w Litwie, oszustów. Przecież tak nie było, tacy nie byli oni wcześniej. Sami Litwini byli inni? No, lepsi byli ludzie na pewno. I Litwini, i Polacy chyba byli lepsi. No ci, co na Litwie, to na pewno byli lepsi, ale i w Polsce. Nie wiem, czemu ta nauka wykształcenie nie idzie jakoś na zdrowie ludziom. Niektórym tak, ale nie wszystkim.